No, wizyta rafalska. Monos, dzień dobry. Dzień dobry. Jaki jest cel i jaki plan dzisiejszej wizyty? Myślę, że można mówić o dwóch wymiarach tej trzydniowej wizyty. To pierwszy wymiar... Coś mi to pstryka, denerwuje mnie to, no. Tak. Dzisiejszą audycją Kapitał i Praca poświęcimy układom zbiorowym pracy. To temat w Polsce niestety nieco zapomniany, bo i same układy zbyt popularne nie są. Pytanie tylko, czy moi dzisiejsi goście zgodzą się z tym, że powiedziałam słowo niestety, bo przecież układy zbiorowe pracy to instytucja, która w dzisiejszej rzeczywistości, takie zdania się pojawiają, powinna być nieodzownym elementem społecznej gospodarki rynkowej, wpisanej wprost zresztą do polskiej konstytucji. Ale już to, dlaczego układów tych jest u nas tak mało i jaka może być ich przyszłość, porozmawiam właśnie z moimi gośćmi, Dominikiem Kolorzem, reprezentującym NSZZ Solidarność ze studia w Katowicach. Witam pana. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Oraz Zbigniewem Żurkiem, wiceprezesem Business Center Club. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam również ja panów i tak, przedwczoraj Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zorganizowała w Warszawie międzynarodową konferencję właśnie na temat branżowych, sektorowych i ponadnarodowych układów zbiorowych pracy. Uczestniczyli w niej także wiceministrowie, wicepremier Morawiecki, eksperci, prezesi spółek. No i już na wstępie zaznaczono, że to właśnie Konstytucja w artykule 20 mówi o społecznej gospodarce rynkowej. No i tam było zaznaczane, że są aspekty, w których zapis ten jest martwy, a układy zbiorowe mogą go ożywić. No to proszę powiedzieć, w jaki sposób. Pierwsze pytanie do pana Dominika Kolorza. Znaczy, panie redaktor, należałoby generalnie zacząć od tego, że ten zapis konstytucyjny, który pani wspomniała, jeszcze artykuł 50 Konstytucji, który mówi o społecznej gospodarce rynkowej i o dialogu społecznym,
jakie funkcjonują w naszym kraju układy zbiorowe pracy. Tak naprawdę, jeżeli sobie zrobimy taką analizę, to na dzisiaj, z tego co mi wiadomo, układami zbiorowymi pracy zakładowymi objętych jest ponad 1,5 miliona populacji pracującej, że tak to nazwę, czyli to jest znikoma. Na 16 milionów, tak? Pracujących, zatrudnionych. No, powiedzmy, że nie liczmy tych małych, rodzinnych firm, bo tam trudno jest zawierać układy zbiorowe pracy, ale generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że to jest z tych 10 milionów, którzy funkcjonują poza sektorem firm rodzinnych, no to można łatwo policzyć, że to jest około 20%, jest pełna 20% tych, którzy są układami objęty. Nie funkcjonują w ogóle układy ponadzakładowe, w zasadzie nie funkcjonują. Właśnie równe prawa pracownikom, właściwie jakieś profity, tak? Niezależnie od efektywności. To są zdania pracodawców. No i jak to jest pana zdanie? Pan Zbigniew Żurek, PCC. Także proszę państwa, bez sensu. Tutaj ja pytam. Twoje, bez sensu. Tylko w Radiu Maryja to tak nie wypada. To też jakieś tam były świeckie piosenki. Po co to reklamować w Radiu Maryi? To jest pańskie. Jeżeli pada reszka, to co robimy? To jest moje pozornie, ale nie jest w tej grze moje, tylko gramy dalej. I w ten sposób za każdym razem, jak rzucimy, jak wypada pański orzeł, to pan wygrywa, jak wypada moja reszka, to gramy dalej. A podobno przy układzie zbiorowym każdy wygrywa. Grałby pan w taką grę? Panie prezesie drogi, to nie chodzi o to, żeby grać na forum przedsiębiorstwa w Orła i Reszkę, bo to jest droga donikąd. Chodzi o to, żeby ta moneta leżała na stole i niech to będzie orzeł dla jednej i dla drugiej strony. Ja powiedziałem przed chwilą, że chodzi m.in. o transparentność i o wzajemne zaufanie. Ja powiem, tak jak mówię, metoda win-win, każdy wygrywa. Co do nas uwagi, ale my mamy stosunku co do was, ale układ można też tak zawrzeć, żeby nie było takiej sytuacji, że tylko jedna strona jest zadowolona. No to co powiedziałam, teraz pan Zbigniew Żurek jeszcze raz. No właśnie. Ale pan przecież mnie pytał, dlatego odpowiadam. Jasne. Ten mój przykład tylko pozornie jest od czapy, bo mniej więcej tak wygląda zapis w kodeksie pracy odnośnie układu zbiorowych pracy. Układ zbiorowy można zawierać, ale zgodnie z artykułem 9 kodeksu pracy porozumienia układu zbiorowego nie mogą być w żadnym aspekcie mniej korzystne dla pracowników. Dla pracodawców mogą być. W związku z tym i stąd w dużej mierze może wypływać, już zupełnie poważnie mówiąc, ta niechęć, o której się mówi, do zawierania układów zbiorowych. Ale ponieważ ja pytam, dzisiaj to zapytałam, czy to anachronizm? Ja nie używam takich słów, ale jeżeli pani redaktor pozwoli, to jeżeli nie wybiłaby pani do końca z rytmu, to spróbuję odpowiedzieć. Dzisiaj w pewien sposób można powiedzieć, że układ zbiorowy jest swego rodzaju swoistym katalogiem dodatkowych przywilejów socjalnych.
Czyli mówiąc brutalnie, pracodawca, niewiele może z tego mieć, mają benefity po stronie pracowników i stąd jest tak. Zmieni to, a i zmieni się sytuacja, jeżeli chodzi o pracę. W jaki sposób zmienimy to? Czy wystarczy, że na przykład dostosujemy układy zbiorowe pracy do zmienionych warunków gospodarczych? Bo to również padło na tej konferencji, którą miałam nie raz. Mnie się wydaje, że kodeks pracy traktowany jest jako nienaruszalny zbiór przepisów. Gdybyśmy spróbowali kodeks pracy potraktować jako pewną wytyczną, jako pewne zbiór pewnych wytycznych ogólnie, w szczególnych przypadkach, a trzeba powiedzieć, że układ zbiorowy jest szczególnym przypadkiem, naszym dzisiejszym gościem jest pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor Citizen Go Polska. Witam serdecznie, szczęść Boże. Zgodą związku zawodowego dokonywać odstępstw. Pani dyrektor, sprawa obrony życia, inicjatywa Zatrzymaj Aborcję, mająca na celu wyeliminowanie z polskiego prawa eugenicznej przesłanki aborcyjnej, na mocy której zabija się rocznie już ponad 1000 dzieci podejrzewanych o chorobę, to 95% legalnych aborcji, jeżeli patrzymy na prawo, które... Pan Dominik Kolsz, co pan na to? Bo ja tutaj pozwolę sobie może w międzyczasie zacytować jedno zdanie przewodniczącego Dudy tutaj na tym, Piotra Dudy na tej konferencji, który powiedział, że kodeks pracy to jest pewna przyzwoitość i niezbędne minimum, a prawdziwa partycypacja to dopiero układy zbiorowe pracy. Pan Dominik Kolsz. Najczęściej się z tym nie zgodzi, bo co do tego żeby jakąś chorobę podejrzewać, na przykład zespół Downa, dziecko musi być już odpowiednio duże i wykształcone. To te aborcje są jeszcze z tego powodu dodatkowo okrutne. Mamy szansę to zmienić i stąd też inicjatywa Zatrzymaj Aborcję. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z panią Kają Godek, która jest członkiem zarządu Fundacji Życie i Rodzina i pełnomocnikiem tej właśnie inicjatywy Zatrzymaj Aborcję. Mówi o 200 tysiącach już złożonych podpisów. Zgadza się. To jest liczba podpisów policzonych, zweryfikowanych. Te podpisy ciągle napływają z różnych stron Polski. Wiemy, że w wielu miejscach odbywają się ciągle zbiórki. Prosimy, aby podpisy przysyłać najpóźniej do połowy listopada, aby komitet zdążył te podpisy policzyć, a następnie, aby trafiły one na czas do Sejmu. Wiemy, że jest ogromne poruszenie Polaków w tej sprawie, ale potrzeba go jeszcze więcej. Pod tą inicjatywą zajmie niewiele czasu, to jest 30 sekund, ale za 30 sekund może dosłownie pracować. Po pierwsze, w ramach konsensusu, czy jest możliwa zmiana prawa, bo też widzimy ruchy lewicowe, myślą inaczej, one w ogóle chciałyby zliberalizować prawo i dopuścić do aborcji, czyli zabijanie dzieci w każdym momencie, do tej pory w każdym czasie na życzenie. To prawda, lewica kolejny raz wyszła z taką inicjatywą, aby niektóre dzieci mogły zabijać nawet do momentu porodu. I zarazem też użyje też takiego kolonializmu. Łatwiej jest organizacją związkową i samym pracownikowi zmusić pracodawcę do tego, żeby lepiej płacił na przykład. Natomiast nie daj Bóg, że za 5 lat sytuacja się zmieni z przyczyn niezależnych od pracodawcy. Podkreślam to zdanie, niezależnych od pracodawcy, na skutek na przykład kryzysu światowego, z którym mieliśmy do czynienia 10 lat. Sytuacja firmy diametralnie się zmienia, dlatego mówię o tej miękkości, żeby też wtedy wspólnie i pracownicy, i pracodawcy mieli odpowiedzialność za to, że w związku z tym, że nie ma z czego nacisnąć pasa i trzeba się zastanowić, które mogą w jaki sposób tego pasa naciskać. Ja myślę, że takie w żadnym momencie tak nie powinno być, ale nieraz nam jako ludziom dojrzałym, dorosłym brakuje wyobraźni. Popatrzmy też, czy pójdę, popatrzmy na matkę, ojca, na lekarza. O tym też mówiła, bo tak pytałem się, czego spodziewałaby się pani Kaja Godek po lekarzach. No kwestia na podstawie klauzuli sumienia, ale może to nie zawsze wystarcza. Może być też kwestia jakiegoś tam przymuszenia do tego, żeby to wszyscy wspólnie się zastanawiamy na bazie też dokonać aborcji. Ale pytanie o tą edukację, jakie są fakty, które przemawiają aborcji dokonywanych właśnie na dzieciach. Gdzie jest jakaś tam przesłanka. To, co pan powiedział, widzimy, że nieraz jest ta eugeniczna, a nieraz pochodzenie jest zupełnie inaczej. Mieliśmy ostatnio takie świadectwa też w Kaliszu, podczas można się roztropnie dogadać.
spotkania, Maria, takie dogadywania są. Ja bardzo dziękuję w tym momencie. To prawda. Wszystkim załogom, które w takich trudnych sytuacjach, o których pan mówił, wykazują z jednej strony zrozumienia, z drugiej strony wykazują rozsądek, no bo jeżeli łatwo jest dorżnąć w tym momencie pracodawcy, ale dorzyna się w tym momencie swoją firmę. Także ci, którzy wiedzą o tym, że ograniczmy się na pewien czas i idziemy na prostą, to jest bardzo dobry przykład ostrożności pracowników. A ja zadam takie pytanie, czy nie jest tak, że układu zbiorowy dlatego jest tak mało, ponieważ brak jest reprezentatywności do ich zawarcia po stronie pracodawców? Najpierw pan Żurek. Dlaczego ja podałem, proszę mi kazać podawać kolejne przyczyny? Ja podałem przyczynę, która by umierze zatrudnienia. Jest ta nierównowaga zapisów kodeksowych odnośnie. No to pan Dawid Kolosz, jak to jest to reprezentatywność? Ja myślę, że jeśli chodzi o reprezentatywność, chyba pani chodzi w tym momencie o tak zwaną zdolność układową. Tak, tak, mi chodzi. A edukacja społeczeństwa, bo myślę, jest jeżeli to, jest to, prosimy jest o podpis, bo widzimy obrona życia, myśmy przez wiele lat, przynajmniej 30 dojrzewali, też jako trudno Polacy mi się, trudno mi do tego, by docenić wartość każdego życia, szczególnie tego dziecka nienarodzonego, zagrożonego. My, czyli Biznes Center, prawda? Dobrze, to teraz pan Dominik Kolosz, bo to też jest kwestia oczywiście dialogu, prawda? Jakoś nie uległa degradacji, żeby jakoś nie została zacieniona. Co tutaj myślę, że zrobić, też złożyć podpisy, tak nie zastanawiają się, chociaż dobre jest to, że widzimy wielu młodych ludzi, którzy podpisują się pod tą inicjatywą zatrzymania. Z inicjatywy nawet obojętnie, czy to pracowniczy, związków zawodowych, czy pracodawców, dochodziło do rozpoczęcia rachowego do podobnej organizacji. Jak już wszystkim się wydawało, że blisko jest zawarcie tego układu, to na mnie pracodawcy się wycofywali z tych rokowań, a nawet znam taki przypadek, że pracodawcy się rozwiązywali po to, żeby nie doszło do zawarcia tego układu. Także to są akurat bardzo niedobre przykłady dla strony pracodawców. Nie znam przykładów po stronie biznesu. Po stronie Biznes Center Club pewnie nie, panie prezesie, ale taki przykład skutecznego rozwiązania dużych układów zbiorowych pracy, to jest układ zbiorowy pracy dla pracowników budnictwa, który został rozwiązany w 2001 roku i potem przy próbach jego reaktywowania i tworzenia nowych zapisów nowego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy Związek Pracodawców Budnictwa Węgla Kamiennego się rozwiązał. A nawet taki przykład, no niestety też ze spółki Skarbu Państwa dotyczy energetyki, gdzie też ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, jego zapisy co prawda funkcjonują, ale pracodawcy się rozwiązali i nie ma na przykład tej listy do zadania protokołu dodatkowych. Generalnie rzecz biorąc, zapis skończy się to tak, że Państwowa Inspekcja Pracy uzna, że w związku z tym, że nie ma strony, no to zapisy tego układu mogą nie obowiązywać. Także to są niestety przykłady spółek Skarbu Państwa i to smutne, że pracodawcy, którzy niejako są pod jurysdykcją właścicielstwa Skarbu Państwa, czyli nas wszystkich. O faktach, proszę Państwa, u nas dużo jest psychologii w naszym papirusie L. Papirus L. Mercedes. Słowa na piśmie. Na piśmie zawsze dokładnie, ale można też zweryfikować fonicznie. Jak Państwo tutaj zdążyli zauważyć, bo u nas jest na żywo, to podajemy konto, na przykład moje konto euro fonicznie. No i tam no, dzisiaj się pomyliło trochę, ale powtórki. Jak tak mówię, na przykład bank euro 94 14 70 00 02 20 09 81 79 80 00 00 01 i to powinno być 26 cyfr, które no, wchodzą w skład tego z konta banku euro, po niemiecku euro. In Europa. Wohin reisen Sie? Europa.
No, nie mówi się euro. Oj, Europa. Eurobank. Jestem radykalny. Jeszcze raz. 94 14 70 00 02 20 09 81 79 80 00 00 01. Po prostu podaje ci ponicznie. Nawet kobieta nie chciała powtarzać samego środka, ponieważ już tak była pewna, że jest okej. No to dobrze. A banku na przykład Millennium, proszę Państwa, bo jestem perfekcjonistką już, jak podaję, no to, to jest. No. Jeszcze mamy pytanie 30 11 60 22 02 00 00 00 00 03 25 74 62 46. Proszę, widzicie Państwo, jest to konto, no oczywiście, że konto firmy Elhoff Art. Jest kanał na YouTube Elhoff albo Elhoff Art 2000. Można oglądać. Jeszcze raz przypomnę to konto. 30 11 60 22 02 00 0003 25 74 62 46. Także widzicie Państwo, tutaj wojsko Gedeonitów szykuje się do boju. A tutaj, proszę Państwa, Izyda jest zatroskana o życie, pomyślność synka swojego. Izyda, Horus i Sekret. No, sekretarka jest sztuczna, która może błędy robić, jak się pisze słowa, geografia. Natomiast tutaj, jak się cyfry podaje, no to co Państwo słyszycie, nie można się to myśleć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ufają, wiedzą. No, do tego Horusa Dawidka, konto też Millennium jest. 61 11 60 22 02 00 00 0003 11 19, czyli 11 19 45 24. I jeszcze raz przecyfruję, że tak powiem. 61 11 60 22 02 00 00 00 03 11 19 45 24. Ciekawe, te konta są, proszę Państwa. Mam konto też Orange, które nie wiem po co je mam, ale mam, cyferki można podać. 15 11 42 00 08 00 00 11 62 00 53 00 15. Konto prywatne, to jest Orange. 15 11 42 00 08 00 00 11 62 00 53 00 15. Także to się nie można pomylić, jakby po dwa razy, prawda? No. Jeszcze indywidualny numer konta płatności, tutaj na moje ubezpieczenie. I polecam AIG od razu, ubezpieczenie AIG. Taki facet zgrabnie, że mu cegła 6-kilowa spadła. Dobrze, że na drugą stronę. Indywidualny konta na spłaty i żeby tam wpłacać na ubezpieczenie. Jak śmierć, no to 150 należy. Ja jako ta Izyda, która nie żyje, to już i tak nie dostanę. Będę mogła o tym mówić, że ktoś dostał 150 tysięcy. Jakbym była inwalidką, to bym dostała 300 tysięcy.
tysięcy poszukających. Praktycznie kryzys migracyjny to główne tematy rozpoczętego w Brukseli szczytu Unii Europejskiej. No i ten indywidualny numer konta AIG 88 10 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
Chciałbym, żeby reformy były skuteczne, żeby przyniosły efekt, którego oczekujemy. To muszą być rozwiązane problemy, które w tej chwili są palącymi w Europie. Teraz bank, mBank, mBank, Ale żeby te hakery się nie wsiadały tutaj, to podam jeszcze po raz trzeci. ING, bank Śląski, konto z RWE, Dlaczego wobec tego w ogóle minister zdrowia, czy państwo jest w to zaangażowane? Dlaczego powstał w ogóle pomysł rezydentury? No, powód jest bardzo prosty. To nie tyle jest sposób na to, żeby płacić młodym lekarzom za ich pracę, tylko dawno już zdecydowano, że minister zdrowia powinien mieć narzędzie, którym by się kształtował, zachęcał do określonych postaw tych lekarzy, którzy kończą staż podyplomowy. Po pierwsze zachęcał ich do i umożliwiał, ułatwiał im rozwój zawodowy poprzez specjalizowanie się. Ale po drugie, oczywiście, to zresztą wynika z ustawy o zawodach lekarzy, lekarzy dentysty, żeby zachęcał ich do tego, żeby podejmowali takie, a nie inne specjalizacje, które są po prostu niezbędne z punktu widzenia zdrowia. To drugie zadanie, żeby stymulować lekarzy do tego, żeby wybierali określone specjalności, w zasadzie nie działa. Bo mimo, że jest lista specjalności priorytetowych, to faktycznie rzecz biorąc, i ona wiąże się z nieco wyższym wynagrodzeniem lekarzy rezydentów,
to faktycznie rzecz biorąc jest to lista martwa. Wystarczy spojrzeć jednym okiem na to, jakie specjalności lekarze wybierają, żeby zobaczyć, że to właśnie na tej liście jest większość tych specjalności, które wybierane są niechętnie, a na tej liście zwykłych specjalności są niektóre specjalności, które są oblegane. I to czasem te proporcje są takie jak 1 do 10 albo 10 do 1 na miejsce specjalizacyjne. A zatem ten system dotychczasowy po prostu nie działa. Bardzo wyraźnie widać, że trzeba tę sprawę zmienić. No i zmieniamy ją w ten sposób, że no na dzisiaj to po pierwsze trzeba powiedzieć, że między nakłady na lekarzy rezydentów i stażystów, które podnosiło państwo w roku 2015, a to, co się dzieje w budżecie na 2018, to różnica jest około 40%. To pokazuje, że my po pierwsze zwiększamy liczbę tych rezydentów, a po drugie bardzo wyraźnie zwiększamy nakłady w zakresie wynagrodzeń. Po bardzo dokładnych analizach, obliczeniach, sprawdzaniu, jakie rezydentury są rzeczywiście bardzo bardziej potrzebne, które mniej. Wśród specjalności wyróżniliśmy 20 specjalności, priorytetowych, deficytowych. To są wszystkie te, które są na rozporządzenia w sprawie specjalności priorytetowych. I jeszcze kilka dodatkowych, nie tylko specjalności lekarskie, ale także lekarsko-dentystyczne. W tych specjalnościach lekarze będą zarabiać po 1200 zł mniej. Proszę Państwa, mogę Państwu z radością powiedzieć, że już dzisiaj, mimo że proces proces rekrutacji jeszcze się nie zakończył, ale jesteśmy w jego trakcie, to już dzisiaj widać wyraźnie, że w związku z dyskusją na ten temat, bo jeszcze nie było dokumentu. A tu zagląda, co ja mam za pudło. Czy jest pudło? Pudło to jest papirus L. Mercedes. L. Mercedes Beta. Przynajmniej w niektórych z tych specjalności, a to są, przypomnę, takie specjalności duże, dramatycznie potrzebne, jak na przykład pediatria, psychiatria, interna, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa, kilka specjalności onkologicznych, że mamy po prostu wybierających lekarzy, którzy chętnie będą wybierać te specjalności, czy już wybierają te specjalności. Ci lekarze jest potrzebna, że będą zarabiali o 1200 zł, którzy wybiorą te specjalności niepriorytetowe. To jest potężny, tak, powiedziałbym, bodziec do tego, żeby wybierać to, co nam jest naprawdę potrzebne. Radio Końcica, proszę Państwa, papirus L. Mercedes zawiera komentarze Radia Końcica. I tutaj mogę powiedzieć na dzisiaj, że te podwyżki będą w granicach od co najmniej 400 zł do 500 zł miesięcznie. Licząc od lipca, proszę Państwa, co oznacza w praktyce, że prawdopodobnie pierwsza wypłata, którą Państwo dostaną, ona będzie wynosić około 2 miliony złotych więcej niż do tych wspomnień. Natomiast akurat tak się składa, że ta podwyżka nastąpi pod koniec roku. Kolejna podwyżka wynosząca także od wzrostu wynagrodzenia Ja myślałem, że w jakimś sensie też pokazuje naszą determinację w tym procesie. I wreszcie ostatnio, że proszę Państwa, krótko o tym dialogu. I mamy trzy adresy e-mailowe, proszę Państwa. Trzy adresy e-mailowe. Proszę bardzo. artlhop2000@gazeta.pl e-mail elhopart2000@gmail.com elhop1234@gazeta.pl. Mamy e-mailistę o unelytydy @wp.pl. Zapraszam do tego dialogu. Organizacje pacjenckie i wiele, wiele innych. I ten dialog, mogę Państwa zapewnić, toczy się nieustannie. No po pierwsze, w ramach ustawy o dialogu społecznym w Radzie Dialogu Społecznego, ale także w jej tym
branżowym zespole, który ma miejsce w Zdrowiu, ale także w poszczególnych grupach mamy specjalne, takie można powiedzieć, projekt, rozwiązanie, jakim jest Dialog dla Zdrowia, czyli to jest miejsce, gdzie rozmawiamy i ustalamy różne rzeczy z organizacjami pacjenckimi. A jeśli chodzi o lekarzy rezydentów, czy porozumienie rezydentów dokładnie, które jest fragmentem czy elementem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który nie należy do żadnej, central związkowych, to zmieni w ciągu dwóch lat ostatnich w Ministerstwie Zdrowia odbyły się niezliczone spotkania, jest ich grubo powyżej 20. W bardzo wielu z nich uczestniczyli albo członkowie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, albo ja osobiście. I myślę, że generalnie, to jest ten pewien paradoks, nie ma tutaj po prostu żadnego problemu. Nie ma żadnego napięcia, nie ma trudności. My się, mówiąc wprost, lubimy, szanujemy wzajemnie i te rozmowy na wiele tematów, na większość tematów odbywają się w sposób niezwykle konstruktywny. No dość powiedzieć, że jednym z takich głównych tematów, który jest omawiany wspólnie, to jest właśnie przyszłość systemu kształcenia podyplomowego lekarzy, zwłaszcza specjalizowania się. I tutaj można powiedzieć, że takie prawie ustalenia, bo jesteśmy w przededniu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty właśnie w tej części, prawie ustalenia, no, są takie, że praktycznie rzecz biorąc jesteśmy bliscy tego, żeby przyjąć projekt ustawy niemalże w konsensusie z właśnie stroną, jaką reprezentują lekarze rezydenci. Oczywiście ten dialog będzie kontynuowany. Chcę Państwu powiedzieć, że również w czasie samego protestu spotkań zarówno przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, jak i moich osobiście z przedstawicielami lekarzy rezydentów było kilka, to było wiele godzin spotkań. Również dwukrotnie byłem osobiście na miejscu, poza tym, że tam się odbywała Komisja Zdrowia, ale byłem na spotkaniu z tymi lekarzami protestującymi, więc w ogóle nie ma mowy o tym, żeby był jakiś problem z tym. Oczywiście jest kwestia, jak mamy dalej z tą sprawą postępować i rozwiązywać. I w związku z tym, że te spotkania jak dotychczas nie doprowadziły do zakończenia protestu, chociaż muszę powiedzieć, że ten protest w kontekście tego wszystkiego, co mówiłem, no można powiedzieć, do pewnego stopnia nawet, jeśli ktoś chciałby taką deklarację usłyszeć, to ja ją przedstawiam. Spełnił swoje zadanie. O finansowaniu służby zdrowia wszyscy rozmawiamy i to jest dobrze. Ja myślę, że w jakimś sensie także lekarze rezydenci protestujący powinni to dostrzec, że to jest ich sukcesem. Tak, rząd był zdeterminowany do różnych działań, no, ale można powiedzieć, że to jest jeszcze dodatkowy argument za tym, żeby te działania podejmować. I jednak widząc konieczność zorganizowania jakiegoś wspólnego, bo to nie jest takie proste, żeby rozmawiać, znaczy nie można rozmawiać z jedną ze stron, tylko trzeba rozmawiać ze wszystkimi, żeby rozważać te tematy również, które są przedmiotem protestu, ale także inne. Na polecenie pani premier powołałem zespół, który rozpocznie działania już jutro, który ma zająć się kontynuacją pracy, czy rozwijaniem różnych tematów, które dotyczą i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, i wzrostu wynagrodzeń, w szczególności ewentualnego przeglądu ustawy, która kształtuje minimalne wynagrodzenia w służbie zdrowia. I tutaj jesteśmy całkowicie otwarci na rozmowy w zasadzie na każdy temat. Niezależnie od tego, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że również dzisiaj się odbędzie spotkanie z Prezydium Rady Dialogu Społecznego, z którym będę brał udział. No, o tym, jak w Radzie Dialogu Społecznego ma wyglądać kontynuacja tych rozmów, bo tak jak mówię, tutaj mamy taką sieć różnych, prawda, rodzajów organizacji, które chcą brać udział w tym dialogu, a na przykład w Radzie Dialogu Społecznego nie ma pacjentów, ale nie ma właśnie rezydentów, no więc trzeba rozmawiać na różnych płaszczyznach, w różnych obszarach i jestem do tego gotowy i kierownictwo Ministerstwa Zdrowia jest do tego gotowe. Można powiedzieć, że osobą, która będzie prowadzenie ten zespół, jest właśnie siedząca koło mnie pani minister Józefa Szczurek-Żelazko, ale w różnych innych układach też jesteśmy gotowi do tego dialogu. Szanowni Państwo, to był fragment z konferencji pana ministra zdrowia, pan tego Radziwiłła, mówił o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia, wzroście wynagrodzeń
dziennikarzy rezydentów i prowadzenie dialogu ze stroną społeczną tego fragmentu, oczywiście tej konferencji. Za chwilę aktualności Radia Watykańskiego o 16.30 audycja dla młodzieży Dar i Tajemnice. Dziś spotkanie z siostrą Agnieszką Karmelitanką. O 17.00 w ramach KTPS wysłyszymy homilię błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a o 18.00 połączymy się z Warszawą. Retransmitować El Mercedes. Zawirus. Tester. El Mercedes. Doszło do takiego takiego protestu. El Mercedes, El Mercedes. Przypomniał ojciec święty w 50-lecie dialogu, które właśnie w tym wydarzeniu. Właśnie taka jest różnica, że potrafiliśmy znaleźć konsensus i rozwiązania, a też tych rozwiązania 20 miliardów złotych, które zostały w 8 lat, rządziła poprzednia koalicja. Teraz Watykan. Witamy 19 października i zapraszamy na serwis informacyjny. Kwoty na przekazane na prawdziwy dialog ekumeniczny daleki jest od podstawy irenizmu, który polega na niwelowaniu różnic i na wzajemnych ustępstwach doktrynalnych, jak też od jakiegokolwiek udawania. Podkreślił to papież, spotykając się z delegacją Światowej Rady Metodystycznej w 50-lecie dialogu teologicznego z tym wyznaniem. To właśnie pół wieku temu, w październiku 1967 roku, odbyło się pierwsze zebranie Komisji Dialogu Katolicko-Metodystycznego. Nawiązał do tematu jej ostatniego dokumentu o powołaniu chrześcijan do świętości. Przypomniał, że twórca metodyzmu, 18-wieczny pastor John Wesley, bardzo pragnął pomagać bliźnim oraz być świętym. Kiedy dostrzegamy oznaki świętego życia u innych, kiedy uznajemy działanie Ducha Świętego w innych wyznaniach chrześcijańskich, możemy powiedzieć o świętym. Pięknie jest zobaczyć, jak Pan rozsiewa szeroko swe dary. Pięknie jest widzieć braci i siostry, którzy przyjmują w Jezusie tę samą nie tylko to. Inni domownicy Boga mogą nam pomóc zbliżyć się jeszcze bardziej do Pana i pobudzać nas do dawania bardziej żywnego świadectwa Ewangelii. Przeszedł następnie do przygotowywanej obecnie nowej fazy dialogu ekumeniczno-metodystycznego, której tematem będzie polityka. Niech wasza praca na temat Lublania nie tylko dla naszych wspólnot, ale dla całego świata. Pobudzać chrześcijan, by pełnili wszędzie posługę jednania. Ojciec Święty wyraził wdzięczność Komisji Dialogu za jej dotychczasową i przyszłą pracę, a Światowej Radzie Metodystycznej za stałe poparcie tych wysiłków. Na koniec powrócił jeszcze raz do sprawy pełnej jedności w wierze, którą osiągnie się dopiero wówczas, kiedy będzie możliwe wspólne sprawowanie przez nas Eucharystii. Nauczyliśmy się uznawać, że jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Teraz nadszedł czas, by przygotować się z pokorną nadzieją i konkretnym zaangażowaniem do pełnego uznania, jakie będzie miało miejsce, kiedy wreszcie z pomocą Bożą będziemy mogli znaleźć się razem w przełamaniu tego. Papież spotkał się z przebywającymi w tych dniach w Rzymie uczniami i profesorami prestiżowej szkoły katolickiej z Lyonu. Jest to Instytut de Chartres, zwany tak, bo powstał w dawnym klasztorze Kartuzów. Podjęliście kierunek wykształcenia, który przygotowuje was do studiów w wielkich szkołach handlowych, a kiedy nadejdzie czas, pozwoli wam wykonywać zawód w świecie międzynarodowych finansów. Cieszę się z tego, że wasza formacja akademicka obejmuje głęboko wymiar ludzki, filozoficzny i duchowy i za to dziękuję Bogu. Faktycznie istotne
jest, abyście już teraz i w waszym przyszłym życiu zawodowym uczyli się być wolnymi od zauroczenia pieniądzem i nie popadali w niewolę, która zamyka tych, co pieniądze patrzą kluczem. Jest również ważne, abyście dziś mogli zdobyć siły i odwagę, by nie być ślepo posłusznymi niewidzialnej ręce rynku. Dlatego zachęcam was do wykorzystywania okresu studiów, byście się stawali promotorami i obrońcami większej twórcami sprawiedliwego i odpowiedniego zarządzania naszym wspólnym domem, jakim jest rząd. Oby pan dał nam łaskę pamiętania o darmowości zbawienia i swojej wyższości oraz o potrzebie konkretnych uczynków miłosierdzia, których od nas się domaga. W ten sposób staniemy się ludźmi pomagającymi otwierać drzwi sobie samym i innym, mówił w homilii papież. Odniósł się w niej do dzisiejszej Ewangelii o faryzeuszach i uczonych w prawie, którzy wzięli klucze poznania, sami nie weszli, a przeszkodzili tym, którzy byli chrześcijanami. Naszym ową zabranie polega. Zabranie zdolności do zrozumienia objawienia, do zrozumienia Boga Pana, do zrozumienia Bożego zbawienia, czyli kluczy poznania. Można powiedzieć, że to poważne zaniedbanie. Zapomina się o darmowości zbawienia, o bliskości Boga i o Bożym miłosierdziu. A ci, którzy zapominają o darmowości zbawienia, bliskości i miłosierdziu Boga, zabrali klucze poznania. A portatowija, tak ja bym jak na szans. Franciszek przypomniał, że faryzeusze trzali poproszę, że zbawienie, jednak nie otrzymają mocy płynącej z Bożej sprawiedliwości. Prawo bowiem to odpowiedź na darmową miłość Boga, który wyszedł z niestety zbawienia. Zapomnienie o darmowości zbawienia prowadzi do upadku, do utraty kluczy zrozumienia historii zbawienia i do zagubienia poczucia bliskości Boga. Dla nich Bóg jest tym, który ustanowi prawo, a to nie jest Bóg objawienia. Bóg objawienia to Bóg, który zaczął iść z nami począwszy od Abrahama do Jezusa. Bóg, który idzie ze swoim ludem. Kiedy traci się tę więź bliskości z Panem, popada się w ograniczoną mentalność, która wierzy w samowystarczalność zbawienia przez Chrystusa. El Mercedes. Papież zauważył, że kiedy brakuje bliskości z Bogiem i modlitwy, to nie można nauczać prawdy wiary. Kiedy natomiast jesteśmy blisko Pana, to wtedy dochodzimy aż do Chrystusa i jesteśmy usprawiedliwieni z Jego krwi. Uczynki miłosierdzia stają się więc kryterium wypełnienia prawa, ponieważ poprzez nie dotyka się Kończąc, Franciszek zastanawiał się nad odpowiedzialnością dzisiejszych duszpasterzy, kiedy tracą klucze poznania i zamykają możliwość wejścia zarówno sobie, jak i innym. W moim kraju Biblia zamieniona w łacinę, proszę państwa. Biblia nie do pojęcia, droga Biblia. Kilka wiosek kosztowała. Ale prosty lud nie czytał. Był ciemny, a oni będą manipulować, wprowadzać pogański święt, a praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają. Będą robić pokaz teatralny przed ołtarzem, mimika, gesty, każdy gest. Bardzo ważny, jest tutaj odwołuje się do książki. To zdarza się dzisiaj. Liturgia, śladami liturgii. Ale także dziś jest ich wiele. Dlatego trzeba modlić się za nas, duszpasterzy. Módlcie się, abyśmy nie tracili kluczy poznania i nie zamykali drzwi sobie i ludziom, którzy chcą. Nie zaprezentowano telewizyjną serię refleksji papieża Franciszka nad modlitwą Ojcze Nasz. Od przyszłej środy będą one emitowane co tydzień w telewizji włoskiego episkopatu TV2000. Na ich podstawie ukaże się również książka. Przy okazji wczorajszej prezentacji pokazano też kilka pierwszych fragmentów. Papież wspomina m.in., jak wielkim szacunkiem darzono w jego rodzinie. Kiedy spadł z ziemi, całowało. Ojciec Święty wymienia te miejsca, w których nie święci się dzisiaj imienia Boga. Tytułem przykładu wspomina o działalności islamskich miejscach, o rodzicach, którzy nie dbają o własne dzieci, czy o chrześcijanach, którzy walczą między sobą i własnymi.
Jezus, który Bóg jest Ojcem, który mi towarzyszy, przebacza, daje chleb, uważnie wysłuchuje wszystkiego, co go proszę. Uważnie wysłuchuje, uważnie wysłuchuje, Szapiro, Elmer, Czerze, ale wszyscy razem. Dlatego tak ważne jest, by modlić się razem z innymi, bo w ten sposób przedzajem sobie pomagają mi przypadki. A jest tam jest papieski Uniwersytet Gregoriański podejmuje refleksję nad Humane Vitae. W przyszłym roku przypada 50. rocznica ogłoszenia tej encykliki Pawła VI o zasadach moralnych w przekazywaniu ludzkiego życia. Z okazji papieska uczelnia proponuje cykl 9 wykładów publicznych, który spojrzy się na ten temat w nowym świetle. Mianowicie będą one miały charakter interdyscyplinarny. Jak tłumaczy organizator wykładów, profesor Emilia Palladino, chodzi tu o zastosowanie do analizy ludzkiej kreacji tej samej metody, jaką posługuje. Także u nas dużo jest psychologii, proszę Państwa. Dzisiaj w ogóle. Papa la Francesco, Papa della Francesco, viva. Dużo psychologii jest. U nas dużo, posługuje się Franciszek, którą sugerują małżonkom w codziennym życiu rodzinnym, wychodzi nie o Elmercedes, aby zrozumieć, w jakim się jest w stanie, czego się potrzebuje i aby potem według tego postępować. Zasady, które w wypadku pierwszej metody są nie, lecz zawsze na służbie pary małżeńskiej i rodziny. Tak jak encyklika Humane Vitae była odpowiedzią na swoje czasy, tak odpowiedzią na nasze, w których złożoność i różnorodność sytuacji, również trudności dzisiejszych rodzin, w tym sytuacje tak zwane nieregularne, zmuszają w sensie pozytywnym do konfrontacji z rzeczywistością, która nie zawsze jest jasna. Nie wystarczą zbiórki pieniędzy ani mobilizacji organizacji międzynarodowych, aby zagwarantować kwestię na Bliskim Wschodzie. Potrzeba przede wszystkim rozwiązań politycznych, które zapewnią stabilizację konfliktów i przemysłów, ciągle niszczących życie całych narodów. Uważa arcybiskup Luis Rafael Sacco, patriarcha kalwiński, podkreślił, iż nad przyszłością irackich chrześcijan cały czas ciąży niepewność. Równia nie może bowiem znowu stać się centrum nowych walk zbrojnych między Bagdadem a autonomicznym regionalnym rządem Kurdystanu. El-Mercedes edukacyjnym kanałem jest. El-Mercedes jest. Nie mamy nic innego. Tylko dzięki wierze można uznać, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mają misję do wypełnienia. Jesteśmy wezwani do ukazania innym, że można żyć i działać inaczej. Dodał arcybiskup Sacco. Apelem jasnogórskim rozpoczyna się dziś w Częstochowie Międzynarodowy Kongres Ruchu Europa Christi. Odbywa się on pod hasłem Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Europa Christi, Europa Christi, El Mercedes. Kanałem edukacyjnym jest El Mercedes. Kanałem edukacyjnym jest El Mercedes. El Mercedes, kanałem edukacyjnym jest. El Mercedes, kanałem edukacyjnym jest. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Polskie Radio. Telefon 22 640 2045. Szanowni.
Serdecznie pozdrawiamy Państwa Polską, Radia Watykańskiego. Jest godzina 16. Nie, 16. Będę zabierał sobie do sadu, jak będzie lato i ciepło. I bardzo mnie to cieszy. Dzień dobrego, pozdrawiam, pa, pa! Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po molekiny D3 Forte, żywności pasalami zaczynamy kolejny odcinek młodzieżowej audycji Dar i Tajemnice. Przy mikrofonie Justyna Majdak. Jezus nie powołuje tych, którzy są godni, ale tych, których sam chce. I to właśnie ta Teresa Ojciec Bożonka Jezus. Cztery wskazują na to, że powołanie to niezwykły dar, a zarazem niezłomioną tajemnicę. Dziś o piękne drogi powołanych będę rozmawiać z siostrą Agnieszką, klasztoru mniszek Bosych, zakonu Najświętszej Marii Agnieszka, klasztoru mniszek Bosych. Reklamujemy Państwu nasz kanał El Mercedes. W 2012 roku. Jest najliczniejszą w kościele katolickim zakonem kontemplacyjnym. Obecnie 27 klasztorów z grupy około 450. Najważniejszym momentem życia człowieka chyba jest ten sam moment powołania. W jaki sposób siostra usłyszała ten głos wzywającego do służby zdrowia przeznaczonego jest 4,7% PKB, W tym samym czasie, gdzieś tam stopniowo, pojawił się na horyzoncie karnej, tak może trochę niespodziewanie. Najpierw przez osobę świętej Teresy od Dziecka Jezus, którą gdzieś tam poznałam, zaczęłam czytać takie dłuższe, zaczęłam odkrywać, czy to jest, że to jest to. Z drugiej strony też poświęcono się innego trochę, pokazywało mi, że sama obłatniczyła, że nie potrafię pomagać innym ludziom, nie potrafię
więzienia skazał sądzą stanową osób, którzy od 83-letniej kobiety próbowały ponad 45 tysięcy złotych metodą nadludka. Sprawia podejrzane 3 osoby, z nich deklarowały, że chcą odmówić pieniądze i groziły o warunkowe zawieszenie kary. Sąd jednak nie zgodził się. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się z partnerem na darmowo. Dlaczego to jest? Jest to naprawdę bardzo dobra. 24.